Teraz myślami przeniesiemy się na Białoruś. Aleksy Dzikawicki, zastępca redaktora naczelnego telewizji Bielsat, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Niestety nie taki dobry dla Białorusi. To prawda, wybory prezydenckie, po wyborach prezydenckich manifestacje, ale proszę opowiedzieć, jakie ma pan informacje na temat tego, co zdarzyło się w Mińsku? No, niestety nadal na Białorusi jest zablokowany internet. Sporadycznie działają komórki. Teraz jest trochę lepiej, ale wczoraj przez całą noc praktycznie udawało nam się jakimś cudem łączyć się z naszymi korespondentami, bo też wyłączano komórki naszym korespondentom. No, wczoraj mieliśmy w Mińsku regularną bitwę. Niestety ludzie rozwścieczeni tymi wynikami tak zwanych exit poli, trzeba powiedzieć, były przeprowadzone przez organizację związaną z rządem. Po prostu wyszli na ulicy bronić swojego wyboru, bronić swoich głosów. No i w odpowiedzi władza użyła brutalnych środków, czyli tu mowa o kulach gumowych, o granatach hukowych, o też armatkach chłodnych. My mamy wielu rannych, nie ma tak do końca dokładnej informacji, ale z pewnością około 2000 osób zatrzymanych. Przy czym trzeba też powiedzieć, że po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z czymś takim jak protesty w całym kraju. To nie był tylko Mińsk, jak to zawsze bywało, że opozycja protestowała w Mińsku, tam rozpędzano i koniec. Opozycja w Mińsku protestowała w różnych miejscach. Ten protest był rozproszony w różnych dzielnicach i dlatego ZOMO ciągle nie wiedziało, gdzie uderzyć, gdzie znowu pojawi się tłum ludzi. I też w niedużych miastach, we wszystkich obwodowych miastach, czyli w Grodnie, w Brześciu, w Mohylewie, w Witebsku, mieliśmy do czynienia z protestami i też w niedużych miasteczkach, co nigdy się praktycznie nie zdarzało. Nawet w latach 90. czegoś takiego nie było. W Pińsku, w Kobryniu, w Baranowiczach tysiące i to tysiące ludzi przychodzili do budynków rządowych, gmachów rządowych, administracji lokalnej, domagając się po prostu uczciwego liczenia głosów. I w niektórych sytuacjach to się udało zrobić. Kilkadziesiąt komisji wyborczych w kraju się wyłamało i podało prawdziwe wyniki wyborów. I tam miażdżące zwycięstwo odniosła główna rywalka Aleksandra Łukaszenki, Swetlana Cichanouska. Noc w Mińsku gorąca, wiele osób aresztowanych, wiele osób rannych, ale co będzie się działo dzisiaj, kiedy zostaną oficjalnie ogłoszone wyniki wyborów? No teraz wszyscy czekają oczywiście na to, co powie sztab Swetlany Cichanouskiej. Ona wczoraj przez cały czas trwania tych zamieszek powstrzymywała się od jakichkolwiek wypowiedzi, mówiąc, że jej sztab ogłosi wyda oświadczenie dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów. Jedyne, co wczoraj było w nocy przez sztab Cichanouskiej obwieszczone, to był taki apel do sił porządkowych, do oficerów, żeby nie dopuścili do przelewu krwi. No i według niepotwierdzonych informacji jedna osoba zginęła. Tak naprawdę też nie mamy normalnego potwierdzenia tej informacji. Wczoraj to było około godziny 3 taka informacja. Dzisiaj przed chwilą widziałem na Facebooku, że rzeczywiście ta osoba nie żyje, ale to są niepotwierdzone informacje. Więc jeżeli to okaże się prawdą, to jeśli Komisja Centralna Wyborcza Białoruska jak gdyby potwierdzi te wyniki exit poli, tak zwanych exit poli, no to myślę, że będziemy mieli dzisiaj powtórkę z wczoraj. Powtórkę z wczoraj, czy to jest przykład, który dali kilka lat temu Ukraińcy? Czy może się pojawić coś takiego jak Majdan, czy też prezydent Aleksander Łukaszenko jest na tyle zdeterminowany, że do tego nie dopuści? Ja nie sądzę, żeby to był przykład ukraiński, dlatego że Ukraińcy wyraźnie zbuntowali się przeciwko temu, że ich prezydent pan Janukowycz nie zgodził się podpisać
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Na Białorusi mamy do czynienia z czymś takim niesłychanym, dlatego że na ulicę wychodzą nie tylko, powiedzmy, zwolennicy proeuropejskiej orientacji geopolitycznej Białorusi, czy tam zwolennicy Zachodu szeroko pojętego, tylko też zwolennicy głębszej integracji z Rosją. W ogóle trudno określić w ogóle charakter taki, czyli trudno powiedzieć, że ludzie protestują przeciwko temu, żeby na przykład, albo domagają się tego, żeby Białoruś skierowała się ku Unii Europejskiej albo ku Rosji. Protestują de facto wszyscy, od studentów do kierowców autobusów, którzy wczoraj miejskich zagradzali technice wojskowej drogę. Czyli chodzi o to, o po prostu zmęczenie Łukaszenką i o to, że po prostu to było takie, mówiąc kolokwialnie, splunięcie Białorusinom w twarz, bo przecież wszyscy teraz dobrze wiedzą, że Łukaszenka, jeżeli ma poparcie 20% społeczeństwa, to dobrze, a oni wczoraj ogłosili 80% i to po prostu strasznie rozwścieczyło Białorusinów i dlatego tak zaciekle protestowali. Czyli mówi pan, że nie ma wspólnego mianownika dla protestujących. Tak, tylko wspólny mianownik jest taki. Chcemy, żeby uczciwie policzyć nasze głosy i że ten, kto kazał liczyć te głosy nieuczciwie, musi odejść. To jest jeden wspólny mianownik. Czyli przewidywania dotyczące tego, co zdarzy się dzisiaj, są jakie? No dzisiaj część takich liderów opinii publicznej nawoływuje Białorusinów do strajku. Czyli nie do tego, żeby nie iść do pracy, ale żeby właśnie przyjść do pracy, bo Białorusini, wielu ludzi boi się, szczególnie na dobrze płaconych miejscach, że ich zwolnią, więc nawołam do tego, żeby przyjść do swoich zakładów, do swoich fabryk i po prostu przyjść tam, wejść, czyli podbić kartę, ale w ogóle nic nie robić. No i zobaczymy, co będzie. Gdzieś o godzinie 9, od godziny 9 czasu białoruskiego, czyli 8 polskiego, za chwilę, Centralna Komisja Wyborcza wczoraj zapowiadała, że być może poda oficjalnie wyniki wyborów. Zobaczymy, jakie te wyniki będą. Czy w ogóle administracja prezydenta Łukaszenki pójdzie po rozum do głowy i w końcu jakoś będzie skłonna do dialogu. Jeżeli te 80% znowu zostaną powtarzone już teraz oficjalnie, to myślę, że też Cichanouska, główna kandydatka opozycji, nic jej nie pozostanie, jak tylko też wezwać swoich zwolenników do obrony własnego głosu. Więc pewnie znowu będą protesty i zamieszki. Bardzo duża odpowiedzialność na kandydatce w wyborach prezydenckich. Bardzo duża, a pamiętajmy, że ta odpowiedzialność, zresztą przez cały dzień wczoraj mieliśmy korespondenta w sztabie pani Cichanouskiej, no i nasz korespondent mówił, że ona jest przetłoczona w ogóle tym wszystkim, dlatego że trzeba pamiętać, że jeszcze 3 miesiące temu to była zwykła gospodyni domowa, która po prostu była żoną swojego męża, który rzeczywiście jest takim trybunem ludowym, natomiast ona po prostu wychowała dzieci i to nagle musiała zastąpić swojego męża, który teraz siedzi w więzieniu. No i to wszystko ją przetłacza. Oczywiście tu wiele zależy od otoczenia pani Cichanouskiej. Na ile oni będą mądrzy, na ile będą w stanie ją wesprzeć i poprowadzić. Czy pani Cichanouska w czasie kampanii wyborczej coś mówiła na temat polityki zagranicznej? Nie. Pani Cichanouska w ogóle cały czas mówi, że ona nie jest politykiem i że nie potrzebuje władzy. Ona mówi, że ona chce zostać prezydentem po to, żeby w ciągu, i taką obietnicę złożyło, że w ciągu 6 miesięcy od wybrania jej na prezydenta, na prezydentkę, że ona po prostu rozpisze kolejne wybory prezydenckie, ale już wolne i sprawiedliwe. I właśnie, więc trudno od niej oczekiwać jakichś poważnych deklaracji politycznych. Ta deklaracja właśnie jest taka, że ja zostanę prezydentem i wtedy zrobię normalne wybory i wtedy już, żeby Białorusi nie mogli normalnie wybrać właśnie polityków. A jak głęboki jest ślad rosyjskich prowokacji?
Z pewnością ten ślad jest, tylko w tej chwili nie możemy do końca stwierdzić, jak to dokładnie jest. Bo na przykład stara opozycja, przynajmniej część, zarzuca Cichanouskiej, że zarzuca w ogóle temu nowemu ruchowi, że za nim stoi Moskwa. To też nie jest wyliczone. Natomiast moim zdaniem w interesie Moskwy jest zachowanie status quo, czyli żeby Łukaszenka został przy władzy, tylko maksymalnie osłabiony. Nie da się ukryć, że to teraz się dzieje. Białoruś oczywiście maksymalnie go osłabia i uzależnia jeszcze bardziej od Moskwy, bo po czymś takim, co było wczoraj, być może będzie dzisiaj, z pewnością na Zachodzie nikt nie będzie chciał z nim rozmawiać, jeżeli nie pójdzie porozum do głowy i nie wycofa brutalną siłę. Będziemy obserwować zdarzenia w Mińsku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia. Aleksy Dzikawicki, zastępca redaktora naczelnego telewizji Bielsat, był gościem Poranka Wnet, pierwszym gościem w Poranku Wnet 10 sierpnia.